8. edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Międzynarodowe zawody CDIW to najważniejsza tegoroczna impreza ujeżdżeniowa na Partynicach. W trzydniowych zawodach na dwóch czworobokach zaprezentują się 73 konie, w tym aż 33 w tak zwanej dużej rundzie. Na liście uczestników nie brak jeźdźców z tak odległych zakątków świata jak Australia czy Nowa Zelandia. Z takich egzotycznych państw jeszcze mamy zgłoszenie z Republiki Południowej Afryki. I akurat jeżeli chodzi o Republikę Południowej Afryki i Nowej Zelandii, są to jeźdźcy, którzy najprawdopodobniej zaczynają stawiać pierwsze kroki na zawodach międzynarodowych. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nazwiska są zupełnie nieznajome. A najprawdopodobniej stacjonują gdzieś w Europie albo w Holandii i w Niemczech, stąd przyjeżdżają do nas, bo mają stosunkowo blisko, a jednak skład sędziowski jest poważny, w związku z tym warto na takie dla nich zawody przyjechać. Krajowi zawodnicy we Wrocławiu walczyć będą o medale Mistrzostw Polski. W gronie faworytów wymieniane są przede wszystkim olimpijka z Londynu Katarzyna Milczarek oraz uczestniczka Mistrzostw Europy Żaneta Skowrońska. Są osoby, które w zeszłym roku już startowały tutaj na Mistrzostwach Polski, ale w tej chwili mają nowe konie. Na ostatnich zawodach, jak śledziłem wyniki tych zawodów, osiągali bardzo dobre rezultaty. W związku z tym myślę, że nawet Łukasz Wituchowski, który w zeszłym roku zajął trzecie miejsce i miał brązowy medal w Mistrzostwach Polski, w tym roku będzie musiał się mocno starać, żeby ten brąz utrzymać. A podejrzewam, że te pierwsze dwa miejsca jednak będą obsadzone przez Kasię Milczarek i Żanetę Skowrońską. Międzynarodowy charakter zawodów i co za tym idzie bardziej wymagająca komisja sędziowska to spore wyzwanie dla polskich jeźdźców. Z korzyścią jednak dla nich i dla podnoszenia poziomu, bo muszą rywalizować rzeczywiście z dobrymi jeźdźcami z zachodu. Niejako się to przekłada na oceny, dlatego że na międzynarodowych zawodach skład sędziowski jednak jest też zagraniczny, który troszkę inaczej, może troszkę czasami bardziej surowo patrzy na te przejazdy, ale te surowsze oceny na pewno dobrze wpływają na pracę z końmi naszych zawodników i na ich późniejsze wyniki na arenach międzynarodowych. Także myślę, że bardziej jest to oczywiście wyzwanie dla polskich zawodników, ale z dużą dla nich korzyścią. Międzynarodowe zawody CDIW oraz Mistrzostwa Polski Seniorów w ujeżdżeniu rozgrywane będą na Partynicach od 13 do 15 września. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl. Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Dumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10. 8. edycja Partynice Dressage Competition. Już od 13 do 15 września zapraszamy na eliminację Pucharu Świata oraz 67. Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu organizowane przez klub Aku Thompson. Już od 13 do 15 września spotkajmy się na wrocławskich Partynicach. Sponsorem głównym jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.